Zaczynamy od ostatniego słowa, a ostatnie słowo, które przed chwilą słyszeliśmy, było o Duchu Świętym. Okazuje się, że pierwsze słowo, jakie słyszeliśmy dzisiaj w liturgii, też jest o Duchu Świętym. Jakie było pierwsze? Pocieszcie, czy pocieszajcie mój lud. To słowo, myślę, że nam się może kojarzyć, bo mówimy czasami, że Duch Święty jest pocieszycielem, czyli parakletem. To pocieszajcie, pocieszajcie, tam jest po grecku słowo parakaleo, czyli pocieszyć. Kończymy Duchem Świętym, zaczynamy Duchem Świętym. Śpiewaliśmy też na początku hymn do Ducha Świętego. W ogóle może to jest dobry pomysł na początek rekolekcji, żeby usiąść nad hymnem do Ducha Świętego, co właściwie jest w poszczególnych zwrotkach napisane. Można samemu, można z dziećmi, w rodzinie usiąść i przeczytać, nie? I spytać, a co to znaczy takie zdanie, a co to znaczy takie zdanie. To jest bardzo piękna katecheza, nauka katechizmu, można by tak powiedzieć. Dlaczego to podkreślam, potrzebę Ducha Świętego? Dlatego, że jestem absolutnie przekonany, że bez Ducha Świętego nie ma dobrych rekolekcji, nie ma dobrego Adwentu i tym samym nie jesteśmy się w stanie w ogóle przygotować do przyjścia Pana Jezusa. Bo jak się możemy przygotować do przyjścia Pana Jezusa bez Ducha Świętego? Czyli Ducha Jezusa Chrystusa. Tylko Duch Jezusa Chrystusa może nas nauczyć, jak się przygotować do przyjścia Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi, nie ma innego sposobu. Bardzo często niestety tak robimy, że przygotowujemy się sami. Ja muszę przyznać, że od dziecka przygotowywałem się sam. W tym sensie, że no to wymyślałem sobie jakieś tam uczynki, że mam robić i mówię, jak to zrobię, to wtedy będę gotowy na święta Bożego Narodzenia czy na przyjście. Wtedy to będzie przeżyty dobrze Adwent. Więc starałem się oczywiście przez cały rok dobrze żyć, ale w Adwencie na przykład, czy w Wielkim Poście tak właśnie bardziej. I w ogóle jest to dobra intuicja, tylko że jeżeli ona nie płynie od Ducha Świętego, tylko jest moim własnym pomysłem, to wtedy używając języka świętego ojca Franciszka, jestem takim osiołkiem, który tak się kręci w kółko, jak w kieracie osiołki. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście takiego osiołka, co tak miele ziarno i chodzi w takim kieracie. Tak? My wtedy tak chodzimy, chodzimy, takie osiołki, męczymy się, pocimy, a potem w Adwencie czy w Wielkim Poście szybciej chodzimy, bardziej się pocimy, bo mamy tam różne postanowienia, ale ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. A dzisiaj takie najmocniejsze zdanie, które pada, brzmi: prostujcie ścieżki Panu. Mi się tak spodobało, jak dziewczynka czytała pierwsze czytanie. Nie wiem, jak masz na imię dziewczynę. Liliana, tak? Dobrze mówię. Liliana podkreśla tak, czyta, mówi: pańskie, pańskie. Od razu mnie to otrzeźwiło. Przygotujcie drogę Panu, a nie mnie. To nie jest przygotowywanie drogi dla mnie, żeby mi było dobrze iść. Tak jak wczoraj przyjechałem tu do Lublina z Warszawy, jest piękna teraz droga, przygotowana, także mi się dobrze jechało dwupasmówką tutaj, prawda, do Lublina. Ale to oczywiście z całym szacunkiem do autostrad, prawda, chodzi, żeby była to dobra droga dla Pana, a nie dla mnie. Droga pańska, pańska, a nie moja. Nie? Bo ma przyjść Pan, a nie ja. Nie wiem, czy pamiętacie taki obraz z Jakubem,
ze Starego Testamentu, kiedy on miał sen i widział drabinę, mówimy drabina Jakubowa, po której schodzili i wchodzili aniołowie. To o taką drogę chodzi. To nie chodzi o ścieżkę w lesie, nie? Tylko o taką autostradę, można powiedzieć, nie? Po której ma przychodzić Pan Bóg. I teraz jak ja mam przygotować taką drogę, taką autostradę dla Pana Boga? Zwłaszcza, że w drugim zdaniu mamy podpowiedź: przemawiajcie do serca. Że ta droga ma prowadzić do serca. Nie? Nie w ogóle gdzieś. Ja nie mam być taki bardziej porządny i wszystko lepiej robić tylko ma to dotykać mojego serca. Nie wiem, jak wy to widzicie w swoich na przykład małżeństwach i w swoich rodzinach. Ja pamiętam kiedyś taki przykład kaznodziei. On mówił tak: przychodzi mąż do domu i mówi: żono, kochasz mnie? A żona mówi: przecież gotuję. Ale czy kochasz mnie? Przecież sprzątam. Ale czy kochasz mnie? No przecież dziećmi się zajmuję. A żona do męża: a kochasz mnie? A on mówi: przecież zarabiam pieniądze. Ale czy kochasz mnie? No masz przecież wszystko pozałatwiane. Ale czy kochasz mnie? Oczywiście te wszystkie rzeczy są ważne i robimy je z miłości. Tylko czasami już bywa tak, że ja to wszystko robię, ale nie chodzi już o miłość. Albo przynajmniej ja takie mam przekonanie, że już nie chodzi o miłość, bo mi się wydaje, że nie mam takiego gorącego serca jak kiedyś. Pozwólcie, że jedną historię taką przywołam. Byłem na rekolekcjach dla rodzin i przybiega do mnie taki mężczyzna i mówi: ojcze, ja właśnie wracam z modlitwy i zobaczyłem, że ja dzisiaj kocham moją żonę dużo bardziej niż kiedykolwiek w życiu. A ja myślałem, że najbardziej ją kochałem w narzeczeństwie. Przez 30 lat tak myślałem, bo 30 lat był w małżeństwie. A ja mówię mu: uspokójmy się, siądźmy, niech Pan opowiada od początku, o co chodzi. No mówi: no ojcze, no ja myślałem przez całe swoje życie, że najbardziej kochałem moją żonę w narzeczeństwie, bo wtedy miałem, no wie ojciec, takie motyle w brzuchu, na randki, na skrzydłach, prawda, leciałem i w ogóle było super. A potem po ślubie tak jakoś to gasło, gasło, gasło. I poszedłem na modlitwę i tak mówię: Panie Boże, daj mi Ducha Świętego, żebym zobaczył, jak dzisiaj wygląda moja miłość. Mówię to na tej modlitwie, on tak mi opowiada, z takim przeświadczeniem, które właśnie przed chwilą powiedziałem, czyli że w narzeczeństwie było super, a teraz jest kiepsko. I mówi, na tej modlitwie nagle Pan Jezus pokazuje mi i mówi tak: a jak się zachowujesz w sklepie? No jak idę do sklepu, no to jak podchodzę do półki z makaronami na przykład, no to myślę tak: a który by ona zjadła? A jak idę po chleb, to wybieram ten, który jej by bardziej pasował. A jak idę na nabiał, to patrzę: a ten ser lubi, to ten kupię. A jak ostatnio kupowałem samochód, to też myślałem, jaki kolor by jej się podobał. I Pan Jezus mówi: to mniej kochasz? I mówi: ja wtedy, ojcze, zobaczyłem, że owszem, wtedy było na skrzydłach, na randkę, motyle w brzuchu, ale jak się randka skończyła, no to koledzy, mecz, piwko. A teraz dzień i noc myślę o niej. Co ona by chciała, co ona lubi, jakby było bardziej, co ją ucieszy, co ją zasmuci. Ja teraz zobaczyłem, dzięki Bogu, dzięki Duchowi Świętemu, że kocham moją żonę bardziej niż kiedykolwiek. Przecież nigdy tak nie miałem, żebym tak o niej myślał cały czas. Tylko, ojcze, już nie mam tych motyli i tych skrzydeł. A ja mówię: nie masz?
A ja pamiętam, jak do mnie przyleciałeś na skrzydłach z motylami w brzuchu właśnie i musiałem cię uspokajać. To już może nie jest takie samo właśnie jak w narzeczeństwie, ale jest. I to nie znaczy, że nie mamy swoich grzeszków. Jak przyzywamy Ducha Świętego, to Duch Święty też przychodzi w taki sposób, że nas przekonuje, tu i tu źle robisz, tu i tu słabo kochasz, tu i tu zawodzisz swoich bliskich. Nie? Tak, pokażę ci grzechy, dlatego od początku zachęcamy, idźcie do spowiedzi, zostawcie tam swoje grzechy, Duch Święty wam przebacza grzechy, ale nie przebaczenie grzechów jest najważniejsze, chociaż pierwsze. Bo chodzi Panu Bogu o to, żeby mnie nauczyć miłości. Czy jeszcze w moim życiu może chodzić o miłość? Bo jeżeli diabeł nas kusi, a diabeł nas kusi, to wcale nas nie kusi do tego. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie. Jesteście raczej pobożniejsi niż mniej, jak tu jesteście w kościele na mszy. Więc raczej diabeł, zobaczcie sobie sami, nie kusi nas, jak przychodzi Adwent, więcej grzesz, mocniej grzesz, więcej grzechów zrób. Tak mówi do nas, czy mówi tak? A jakoś słabo kochasz, a jakoś słabo dajesz jałmużnę, jakoś słabo pościsz, jakoś słabo się modlisz. Który to już twój Adwent? Myślisz, że ten będzie jakiś inny niż poprzednie? Nic się nie stanie. Zadbaj tylko o to, żeby było jakoś przyzwoicie na święta, potem święta, święta i po świętach. Nie rozpędzaj się. Nie. Już dawno nie chodzi w twoim życiu o miłość. Daj sobie spokój. To jest pokusa. Nie do wielkich grzechów, tylko do takiej niejakości. Że wcale nie wołamy Ducha Świętego, wcale nie pragniemy ożywić miłości, tylko robimy jakieś zewnętrzne rzeczy, które wcale nie ożywiają miłości, raczej tylko mnie frustrują, bo sobie zrobiłem kolejne postanowienia sam, których nie dopełniłem i tym samym jestem sobą rozczarowany i tak wchodzę w święta rozczarowany. To jest bardzo słaby pomysł na Adwent. Więc słuchajmy Słowa Bożego. Słuchajmy tego, co ono podpowiada. Weź Ducha Świętego, bo on tylko może cię pocieszyć. To on tylko może rozpalić na nowo twoje serce. To on może odpuścić twoje grzechy i on może napełnić cię miłością. I wtedy, kiedy Pan Jezus przyjdzie, to nawet nie będziesz wiedział, kiedy przyszedł. Bo to będzie tak dla ciebie normalne i codzienne. To dzisiaj nam mówi słowo na początek tych rekolekcji. Nie dajmy się zwieść, że chodzi o cokolwiek innego niż miłość. Przygotujcie drogę pańską. Przygotujcie drogę Panu. Jego dopuśćcie do głosu, a On wam pokaże, czego naprawdę pragnie dla każdego i każdej z nas. Amen.